Raperem jesteś? Jest. Jak ładnie zaśpiewasz, to ci sprzedam, ale ładnie. Twoje rapy przereklamowane, moje walą w uszy jak Kimbo, nawet z gówna ukrycy. Dobra, do dupy to twoje. Co? Dobra, zostaw, dobra, sprzedam, dobra. Nie, co teraz chcesz? Ja już nie. Bez szlugi? No gdzie on jest? No. Ale co? No ten sklep. No gdzieś tutaj, no ja nie wiem dokładnie. A gdzie, jak on się w ogóle nazywa? Nawigator chyba. No, gdzie tutaj jest? No nie wiem, no. Tutaj nie widzę. Gdzie jest ten sklep? No, zimno jest człowieku na dworze. Czekaj, no patrzę właśnie. No, zimno jest na dworze, dawaj ten sklep. No czekaj, patrzę. A to nie jest to przypadkiem? Co? No tu, pisze nawigator. Dekoracje. Nie, nie, no tu pisze nawigator. Tu. Gdzie? No tu. No w dupie ci pisze dekoracje. No tu. Dobra, zamazany napis. To jest nawigator. No to wychodzi na to, że tutaj, tak? No chyba tak. To wchodzimy zaraz. No tak. Jak się czujesz przed pierwszym dniem pracy? To trochę stresuję się. Masz fajkę? Fajkę? Do pracy idę, tak? To muszę zapalić sobie przed pracą, wiesz o co chodzi. A dlaczego tak sądzisz? No bo ludzie jak się stresują, to palą papierosy. To ja też powinienem, skoro idę do pracy. No stereotypy, tak? Aha, no dobra, chodź. Masz? No mam, no ale co ty? Daj, zapalę spokojnie. Nie stresuj się, wystarczy, że ja się nie stresuję, przecież to ty idziesz do pracy, a nie ja. Ja nie mam zapalniczki. Co robisz? Nie lubię fajek, dobra. Chodzimy. Chcesz coś? Ale co? No nie wiem, coś chcesz? No nie, nie wiem. Cokolwiek. Czyli? Dobra, nie będzie to. Dobra. Dobra. Masz moją kartę? Masz. 6,90. No mam. No daj. Kartą? Tak, kartą. Ja w zasadzie tutaj do pracy przyszedłem. A ja faktycznie miał być ktoś do pracy. To można zaczynać już? Tak, proszę tutaj, pokażę ci o co chodzi. Bo ja przede wszystkim na kasę chciałem, nie? Tutaj. Nie, to nie ma tak łatwo. To znaczy? To znaczy, że najpierw trzeba się od podstaw nauczyć. Na kasę trzeba zasłużyć. Marek, chyba nie będzie tak łatwo, wiesz? Czemu? Przecież zaprosiła mnie pani tutaj na kasę. No nie, że powiedziała, że na kasę trzeba sobie zasłużyć. Ale to gdzie ja miałem pracować? W tym sklepie masz pracować, Marek. No dobra, to chodź. Co, stresujesz się? Serio? Dosyć bardzo. To może ci zaplecze pokażę. O kurde, ale jazda. To jest zaplecze, tak? Tak. Mała, tutaj jest towar. Jest, tak. Widzę. Fajne produkty. Zgrzewkę. To znaczy? Tą zgrzewką myślę. Po co? Może by dołożyć towar. Ale na kasę pójdę. Nie, najpierw trzeba się nauczyć. No nie, no ja nie będę wykładał towaru. Po co? Jak ja mogę kasować przecież tych ludzi? Nie możesz najpierw. Ale czemu mam to wykładać? Po co? No po to, że sensu, jak ale... klient przyjdzie, żeby miał co brać. Ale już jest kola tam. Nie ma tam koli. No to po co więcej? Po to, że jak jeden przyjdzie, to wtedy weźmie jeden. Muszę to robić? Tak musisz. Proszę dać tą skrzynkę. Dobra. Boże, co ty robisz? Ciężkie rzeczy. Co macie? Muszę tą? Macie jakieś mniejsze opakowania tej koli? Nie mamy. No i podniosę wiesz, tego. To co się za facet? Bierz to. Okej. Okay. Tak mogę, ale od razu mówię, że trochę zajmie. Tak samo trochę zajmie wypakowanie, tak? Kurde, jakbym nie mógł od razu iść na kasę. Wielkie problemy. No problemy, bo to trzeba przygotować sklep, żeby byli klienci, tak? No to będą klienci, no. Jest wszystko wyłożone, no to... Nie ma. A jak nie ma ludzi, to trzeba wyłożyć towar. No masz coś. To nie siedzimy. Kasę normalnie jak człowiek. Nie możesz. Jeszcze ludzie będą się ze mnie śmiać w internecie, że poszedłem na jakieś zaplone, czy że nie poszedł na kasę od razu. Tak będzie. Weź to normalnie w rękę. Ale nie dam rady. Dasz radę, weź to możemy normalnie trójkę. W rękę. No bo ciężkie jest. To tak? Ja to sama biorę, a ty co? Ja nie... A jestem dziewczyną. Ile to waży? 30 kilo. Ja tak, ważę 40. Wiesz. No to w trójkę możemy. Boż to w jedną rękę to weźmiesz. No nie podniosę tego, nie ma opcji, no przepcham to. To przepchaj. No chwilę potrzebuję, tak? Mi też ci nie pomaga. Dawaj. Tutaj miałem to wyłożyć, tak? No chyba tak. Tutaj są napoje, no to tutaj wyłożę. Kurde, ale czemu nie mogę od razu iść na kasę? No nie rozumiem, wiem. W czym problem. Zatrudniłeś mnie jako pracownika w sklepie, czy jako kasjera? No jako pracownika w sklepie, tak jak było mówione na początku. Miał być kasjer. Ale dlaczego? Ja nic takiego nie powiedziałem. A co ty robisz? No muszę to wyłożyć, no bo wielkie problemy zaraz będą. Ale czemu ty tam to wykładasz? No i chciałem wykładać. Mówią, wyłóż towar, no to wykładam to. Tutaj są te napoje, żeby klienci mogli kupić, tak? Och, kurde, nie mieści się już. No ale przecież mówiła, że nie ma towaru, no a jest. Wszystko jest tutaj wyłożone. Ale co ty robisz? No wykładam to. No ale ty nie widzisz, że tutaj ma ładu i składu? A gdzie mam to dać? No może tam, gdzie ma to miejsce. No to są napoje? Są napoje. Ale tutaj nie ma napoje. Gdzie ty widzisz napoje? Pierwsza, druga, trzecia półka, czwarta, piąta z napojami. I tutaj też są napoje, tutaj są wody. A kiedy wodę, kole stawia się do wody? Do napój? Napój. Nie, ale nie ten sam. Dobra, to gdzie mam to ładować? Tu? No tu, gdzie jest jego miejsce. O, klient, to mogłaby pani skasować tutaj. A ja wykładam dalej.
Dobra, a co tutaj jeszcze porozkładać? Tu są same napoje, a widzisz, że z napojami jest problem, bo ani tego nie przeniosę, ani później nie włożę tego nigdzie, bo źle kładę, no. No nie wiem, to... Jest coś innego tutaj. No masz batony tu na dole. O, batony rozłożę. Rozwaliłeś? Dobra, nikt nie zauważy. Batony rozłożę. No, tylko gdzie je, może rozłożyć. Sporo tych batonów jest. Ile mi to zajmie? Długo. Chyba, że było tylko jedno opakowanie z batonu. Ale co ty robisz? Składam to, dalej. Ale gdzie ty to rozkładasz? A co to znaczy? Jak ci to ktoś weźmie? Mówiłem, że chcę iść na kasę. A tak to muszę rozkładać. Dobra, idźmy stąd. Zostaw to. Rozkładać czy nie? Zostaw to. No dobra. Co z tym zrobić? Poskładaj te wszystkie batony teraz. One tam nie mają miejsca. No ja na kasę pójdę. Za zmiotę. Za zmiotę? Już. No okej. Okay. Może to ci wyjdzie. Gdzie ta zmiota? Tu, przed tobą. Nie wiesz, jak zmiotka wygląda? O to chodziło, a to nie. To ja towar wolę. Albo ale towar ci pójdę. Nie wychodzi. A to na kasę pójdę od razu. Na kasę nie pójdziesz. Skoro ci towar nie wychodzi, to na kasę tym bardziej nie pójdziesz. A co tutaj jest za sprzątanie? Krzysztof to jest. A później będą mógł iść na kasę? Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dobra, robimy układ, sprzątam i idę na kasę. Ja dobrze posprzątam, serio. Dobra. Idę na kasę. Dobra. Miotła służy do sprzątania, więc pewnie jest pełna brudu. Dobrze? Robię to? To ja nie to. Dobra. Co ci tam wejdzie? Tylko my. Pod trzeba ładnie zamieścić. Kurde, tak czysto tutaj jeszcze nigdy nie było. Chyba trzeci raz w życiu coś sprzątam, ale jak widać mi to wychodzi. O, wszystko pod. Ładnie, ładnie. To co, teraz kasa, tak? Dobra, to kasa teraz, tak? Była obietnica, że robię. Dobra, nic nie będzie. To jak się to obsługuje, tą maszynę? Wpisujesz jakąś cyfelkę z ceny. Wpisujesz cenę. 12, tu 9. Masz napis, cena. Cena, najpierw mam kliknąć to? Nie, najpierw masz wcisnąć jaką cenę, dobra, to ja może coś kupię i zobaczę, co mam. Też fajki kamerzysta? No, mogę chcieć, czekaj. Która? Które są najtańsze? No nie najtańsze, chcę jakieś lepsze. To weź mi... No które, mów. No już, no taki wybór, jeszcze takiego wyboru nie miałem, czekaj. Nie wiem, może o te. O, one są drogie. No. I co, jak kamerzysta chce kupić Dawidowy, to co? 16,70? Tak, napisz 16. 16. Kropka. Kropka. 70. 70. Cena. Cena. I tu masz wszystkie kody. Każdy towar ma swoje kody. Papierosy czy artykuły tytoniowe? No papierosy. Papierosy. Czyli nie mogę... 5 czy 6 tutaj jest na papierosy? 6. 6? Tak. I 6. 6. 6? Tak. Na pewno? Tak. Żeby mi nie było. 6? I kod. Czyli... Masz tu napisane. No ale no co z tym kodem? I patrz, i wyskakuje paragon. Magia, nie? A nie mam skasować tego? Nie, bo my nie mamy naczepnik papierosów. Ale tutaj jest kod kreskowy. Ale my nie mamy, bo się cały czas zmienia cena papierosów. I co? Nie tak. Co? Teraz wpisujesz razem. Razem? Tak. Dobra. I okej. I co? Kartą? No to teraz jak kartą. Stukujesz tutaj 16,70. Normalnie bez kropki już. 16,70? I zielony. Dobra, teraz zbliż lub wprowadź kartę, czyli tak? No tak, tak jakbyś był klientem. To ci normalnie robię klientem. I już wszystko? Teraz jeszcze wyzwykuję paragon. Paragon do śmieci. Nie tak. No to jak mam oderwać? No, paragon do śmieci. Ale wyrzuć to. Dobra, zaraz. Potwierdzenie. To jest potwierdzenie. Tak samo. Też do śmieci i masz fajeczki. Potwierdzenie nie do śmieci, potwierdzenie tutaj, wydajesz do kasy. Dobra, zaraz dam. Teraz daj, bo się pogubimy, potem nie będą mogła się doliczyć. Drukować kopię dla klienta? A chcesz kopię? Chcesz kopię? Nie. Czyli tu? Czyli dajesz nie. Nie? Nie tu. Nie. Dobra, tu? Tak, tu. I koniec. I daj to potwierdzenie. Podnieś. Dobra, tego to, nie to później się nie później, dobra. Bo nie będziemy mogli się doliczyć, rozumiesz? No i co, mam każde potwierdzenie tak chować? Tak, do kasy. Tak jakbyś pieniądze chował. Dobra, ale już wiem, o co chodzi. Mam nadzieję. No to teraz zostaję kasjerem. Jeszcze ci daleko do kasjera. Ale to będzie potężny biznes. Sprowadzę tutaj 10 razy więcej klientów. Taki kasjer to... Oni muszą, jak wchodzą do sklepu, to oni muszą widzieć, no mnie, no, że, bo widzą to po mojej twarzy, że ja się znam, tak? Dlatego będą brali 10 razy więcej. Odmienię ten sklep na zawsze. Jak rozłożyłeś batony, no to... Kupią. Oni wszystko kupią. Ręce lorda tego dotyka. To czekamy na klienta. To idę na fajkę. Okej, okay. A ja czekam na klienta. Jak tam Marek? Co? Nie rozumiem. Co? Czekaj. Ruchu nie ma już tak dużego. No ruchu nie ma, no, ale nie możesz na telefonie siedzieć, powinieneś coś porobić, no nie wiem, wypakować towar. Jestem kasjerem, kasjer sprzedawca, tak. No ale niemniej jednak, no tak myślisz, że nic nie będziesz robić cały dzień? No idę tu klientów, tu dużo klientów nie przychodzi. I tak zaraz stąd pójdę. Jak ile pójdę? Jeszcze zostało? No nie wiem, dopiero 3 godziny pracujesz, 4. A to ile mam to pracować? No nie wiem. To cały dzień niby? No nie wiem, Marek. Czekaj, to można sobie pooglądać tego, Stew. Stew? No. A czego Stew będziesz oglądać? O, ktoś idzie, Marek. Dzień dobry. Marek. Dodał jakiegoś. Dzień dobry. Na mnie bongo i fajki będą.
to za to gumowe poproszę. Te reklamy to... Halo, dzień dobry. Dobra, lubię ten film. Co jest? Siema. Bongo poproszę. Bongo, tak? Bongo, będzie i jelemy niebieskie jeszcze. A skąd mam wziąć bongo? Jak tutaj są trzy rodzaje. Dla mnie będzie to. Które? Na wprost. Musi pan chyba wziąć taborecik jakiś. Panie, bongo nie ma, nie sięgnę. No jak pan nie ma bonga dla mnie, jak ja potrzebuję tego? Dobra, to wejdź pan tutaj, sięgnij bongo. No, dobra, panie, zrobimy tak. Okej, okay, zależy mi na tym. Ja sobie sięgnę. Sięgnij. O, i cyk, ładnie. Bongo, 48 zł. I jeszcze bym elemki niebieskie poprosił do tego. Elemy niebieskie. To musisz mi pokazać. No, mogą być te Rotmansy też. To musisz mi pokazać, gdzie one są, bo ja no, nie mogą być te Rotmansy za 11,99 na pewno. Dobra, weźmy te. No mogą być. I? Ile to wyjdzie? To wszystko będzie. To wszystko? Bo ile tutaj 12. są? Kurde, 12. No to 6 dych będzie. 60 dych. Tylko kartą. Masz napisane tutaj. Tylko kartą. Nie, no mam tylko gotóweczkę, no jak przecież wszędzie gotówkę przy Tutaj zrobimy napis tylko kartą, nie można. No to zrobicie, ale jeszcze tego napisu nie ma, no kurde. Nie można tutaj płacić. No co ty gościu, no kurwa mać. No, nie daję ci tutaj stówę, bongo chce mi faję, no co ty. No to słuchaj, ja ci dam bongo i fajki, ale jeżeli mi tutaj kartą zapłacisz. Ja tutaj włączam terminal i kartą, proszę przełożyć. Nie trzymam pieniędzy w banku, tylko w gotówce mam pieniądze. A to trzeba przełożyć, nie? No, ale nie mam karty, no to co mam przełożyć? No to trzeba przełożyć tutaj kartę, tak? Bo ja nie przyjmę brudnego hajsu, tak? Brudnego hajsu? Jakiego no, nie brudnego hajsu? Nie przyjmę brudnego hajsu, no. No co to kim ja chłopie? Jestem? To, że to tutaj jest jestem... czyste pieniądze to są. No i jakie czyste? No nie widzisz, chłopie? No stówę do człowieku, normalnie. Gdzie ty dzisiaj chodziłeś? No zobacz, kurwa, no jakie brudne, jakie a, brudne, do, ja, jasne, wiesz ile no na świecie jest zarazków? Zarazków? Po to powstały karty, żeby po prostu przyłożyć. Co ty pierdolisz? Czystszych pieniędzy nigdy w życiu nie widziałeś, chłopie, ty, kurwa. Słuchaj, ty się nie jedź mi. No nie można, no przykro mi. Ja nie pozwolę. Zaraz się chłopie wyciągnę z za tej rady, kurwa, no, i ci zabiorę do bongo nie. I te fajki. No nie. No wkurwiasz mnie. Nie ma opcji. No bez jaj, no nie pierdzi. Nie no, słuchaj, idź do banku, wyrób sobie kartę czy chłopie. Coś. Kurde, bruda się przychodzi do mnie do sklepu. Czyste i ręce co? Mam. Jesteś brudasem, po zarazkach chodzisz na dworze. Chłopie, za to ci powinienem kurwa dobra. Wyciągać z tej rady. Zostaw, kurwa. Dobra, ogarniemy. No co kurwa, no jak ogarniemy? Albo mi bo, dajesz to dobra, bongo i fajki. Idź stąd. Bierz to i idź stąd. Jest za darmo. Idź. Na razie. Korzysta. No. Tutaj nie można palić. No i? A czemu paliłeś przed chwilą? No palić mi się chciało, Marek, no. Następnym razem wyjdź na zewnątrz. No trudno, no. No nie... Powiem ci, że tutaj przydałoby się jakieś, wiesz, krzesełko, żeby sobie usiąść, bo tak to... O, ktoś idzie. Kolejny, dobra. Dzień dobry, witam w sklepie tutaj, słucham, no, co pan chce. No przykro mi, nie mamy takich małych. Ale jak to nie mamy małych? Chciałem normalne prezerwatywy. Ale no, kurde, rozmiarówki są tylko duże. Ale ja mam dużego właśnie, więc prosiłem... Dobra, chcesz prezerwatywy? Chcesz prezerwatywy, spoko. Duży, pamiętaj. Ja. Szukam ja właśnie najmniejszych. Najmniejszych właśnie szukam, żebyś sobie jakoś poradził. Daj to, że nie przesadzę. One nie mają rozmiarów nawet, są uniwersalne. Opa. Jakie one cenie są, kamerzysta? Nie wiem, 13 zł? No, to sprawdźam cenę. Gdzie to cena pisze? Co? Nie ma ceny, Marek. A 4,50. A czemu ty otwierasz? Zobaczysz. Właśnie, dlaczego je otwierasz, Marek? Zaraz wszyscy się przekonacie. O. Ja tych nie kupię, chciałem inne. Spokojnie. Patrz, co się dzieje. Potem, jak były potrzebne, to ja za ciebie to zrobię. Nie, ja chciałem ten. Chcesz podmuchać? Na koszt. Nie, chcę normalne prezerwatywy. Daj mi. Ale nie mamy małych rozmiarów, to. Nie, masz. Ja chcę, kurwa, normalne prezerwatywy, słyszysz? Normalne. Umówiłem się z Laską i potrzebuję teraz prezerwatywy, słyszysz? Na teraz. Kurwa, prezerwatywy normalnie tutaj. No masz, nadmuchaj sobie. Weź, kurwa, chcę, ale... O Jezu, jak trzasnął. Ale pajac, nie? Jak on nigdy laski nie rychał. Marek, ale tak nie możesz robić. Ty wszystko albo rozdajesz, albo niszczysz. No trudno, no. No nie. No co? Jakiś problem ja mam. No ale jeżeli tak będziesz robić... Ja tutaj pracuję, tak? Nie, no, ale na razie, w pracy. Na razie ty nie pracujesz. No pracuję, przecież obsłużyłem kilku klientów, rozkładałem towar, posprzątałem. Wszystko dobrze zrobiłem, tak? No nie wiem, wiesz ile już jest na kasie na minus? Sporo. Nie wiem, piątka. 5000? No, spory ruch mają tutaj. Ty, idzie kolejny. Idzie klient. Dzień dobry, witam. Elemy niebieskie i 2 Red Bulle. Nie mogę sprzedać. Czemu? Patusów nie obsługujemy. Do widzenia. Ja nie jestem patusem, ja jestem raperem przecież. Dobra, człowieku.
nie obsługujemy patosów, tak? To jest porządny sklep, raperem jesteś. Jest. Jak ładnie zaśpiewasz, to ci sprzedam, ale ładnie. Twoje rapy przereklamowane, moje walą w uszy jak Kimbo, nawet z gówna ukryte. Dobra, do dupy to twoje. Co? Zostaw, dobra, sprzedam. Dobra, nie, co chcesz? Już nie. Sługi? Masz, za darmo ci dam. Widzenia. I on nie jest patusem, masakra. Marek, zaraz kończysz, już, nie? No zaraz kończysz pracę, no. Bo ja już tutaj chciałem skończyć, okej? Okay? No, już minęło 8 godzin, zobaczymy to co zrobiłeś. Lecimy, nie? Ale co to ma być? To znaczy? To znaczy to, że jak tu przyszłam, jak jeszcze ja obsługiwałam, to było dokładnie tyle samo pieniędzy w kasie. Poszła dycha, ale to ja nie wiem. Ale co dycha? W takim razie. Co dycha? 10 koła poszło, ale wypłaty w takim razie nie biorę. 10 tysięcy? Co ty z tym zrobiłeś? No. Kasowałem, ale nie wiem, się chyba nie kasowało do końca. Jak nie kasowało się? No 10 tysięcy poszło. No nie wiem, nie kasowało się, ale no pieniądze powinny gdzieś być. Chyba, wyjdź stąd. Chyba, że oddawałem... Ale wyjdź stąd kamerę. Ja nie wiem. Ale... Wyjdź stąd kamerę. To idziemy, tak? Tu zostań. Ale czym? To idziemy stąd. Nie, ty tu zostań. Widzisz, że ja tutaj po prostu wypuszczę? Jak stąd wyjść? Wyjdź stąd, tam. No to wyjdziemy stąd. Ale ty nie. Ale no dobra, jest 10 tysięcy. Gdzie masz te 10 tysięcy? No straty 10 tysięcy jest. Ty zdajesz sobie sprawę, to są kamery, to wszystko było widać. No też mam kamerę. Dobra, jest ta strata, ale to ja nie wezmę wypłaty swojej za dzisiaj. Jakiej swojej wypłaty? No nie miałem. Ja ty pewnie... dzisiaj jesteś na dniu próbnym, darmowym. No właśnie. A tutaj zmieniłem cały ten sklep. Posprzątałem ładnie. Co ty posprzątałeś? Produkty wszystkie ładnie ułożyłem. Jest wszystko, igiełka zrobione, ale strata jest coś kosztem czegoś, to... Pośle, zapraszę. Ja dzwonię do szefowej. Jest dobrze. Ja jest. Dzwonię do szefowej. Już. No ale no... Już. 10 tysięcy poszło, ale za to pieniądze. Już. Tak? Za darmo coś mówię, rzeczy. Tak? Chodzi o jakość klienta, tak? Co? Weź im później wyślij te 10 koła, co tam straty narobiłem. Stój! Masakra ten sklep. To nie dla mnie robota. Nie? No nie wiem, Marek. Zrobiłeś im 10 tysięcy strat. No to wyślesz im później przelew i oddasz? No dobra. Bo ja nie mam gotówki, to ona się nie czepia. Zresztą pracowałem. Ile miałem za to wypłatę dostać dzisiaj? No za darmo miałeś pracować. To był dzień próbny. Więcej dostanę. Dobra, nie nadaje się do tego, nie? To cóż, trzeba szukać innej pracy. Kończysz ten film? No kończ. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Dobra. Do zobaczenia. Marek, idź, ja będę stąd zaraz policję wezmą. Dobra.